Siema, z tej strony Agro. Po dłuższym czasie wróciłem na kanał. Jej, wróciłem na kanał. Wiele was to ucieszy, tak jak pisałem, ale i tak się znajdzie 2%, które zawsze da łapka w górę. Będę fajny, dam łapkę w górę, ale to tam nie zwracam na to uwagi. Ale jeżeli chcecie, żebym wrzucał regularnie filmy itp., zostaw łapkę w górę, od razu ci mówię, zostaw łapkę w górę. Nie obejdzie się bez łapki. Nie ma szans, nie obejdzie się po prostu, no nie da rady. Więc jak nie zostawisz łapki, to będzie źle. No, Halina zboże posiała, haha. No i także dokończyłem kosić... Dokończyłem kosić pole 93, co ostatnio header się zerwał. I tak, tutaj też skosiłem i zostało nam już ostatnie pole, także już tak naprawdę będzie po żniwach. Ja biegnę, właśnie widzicie już na minimapce te 63, to też łowiec. Tu łowiec też, ojojoj, jakie badyle. Ja nie wiem, takie badyle. Dobra. Da radę jakoś to wykosić. No i tak. Dzisiaj jedziemy po nowy nabytek. Nowy nabytek, ale to później. I tak, dzisiaj pracujemy sobie. Także fajnie, fajnie będzie. Będzie bardzo fajnie. Weźmiemy sobie tego Fenda. Palamy. Od razu sobie osprzęt zdejmę. Tu już Roland sobie prasa stoi. Dobra, odczepione. Sprawdzę sobie coś na OBS-ie. Także patrzcie, takie zbiory tutaj mamy, 3 tony z tego owsa i prawie 3 tony jęczmieniu, bo też dla świnek trochę wspałem, jak widzicie. Woda jest, słomy będzie trzeba właśnie im dać. Kurde, rozmnażają się. To tak, było króciutkie cięcie, ale to tam nie zwracajcie na to uwagę. Uwagi. My polski is very good, normalnie. Przesmarowałem prasę wcześniej. No prasa nie jest taka stara, także powinna jeszcze podziałać sporo. Będzie działać to długo. Zjemy sobie tamte pole, najpierw sprasujemy. Napiszcie, czy cieszycie się, że powróciłem. Poza tym z jakieś 3, 4, 5 miesięcy max będzie u mnie światłowód wreszcie i będą live'y. O tak, live'y. Na pewno będzie coś takiego, że... Nie wiem...
Złotówka to 30 sekund dłużej live'u. Także myślę, że będzie fajnie. Pogramy może sobie nawet. Ojojoj, że on nie daje rady sobie z prasą? Się nim już raz pasowałem. Co za złom? No, już wpadka na film. Czuję, że to będzie już podpisane. Ten. Fent nie dał rady. Jak nic, tak będzie podpisane. To Fenda zostawimy i weźmiemy sobie Ursusa większego. On na pewno da radę. Jak nie, to ja nie wiem. Bo ja nie wierzę w tą grę, tak jak i w te ciągniki. Działa byczek. Wszystkie wskazówki do góry. Dobra, kółko odczepione. No i śmigamy. Nawet się nie rozglądam, jakaś opuszczona wieś. I tak trochę wam podpowiem, że niedługo możliwe, że ktoś będzie albo na tej serii, albo jakoś nie wiem, nowe miejsce będzie, albo coś w tym stylu. Nie chcę wam jeszcze mówić za wiele. Ale od razu wam mówię, że coś będzie, że ktoś będzie gość specjalny. Albo nie gość, tylko bardziej sąsiad. Ale to już wam podpowiedziałam dużo. Już wiecie, o co chodzi. Jak wiecie, o co chodzi, to napiszcie w komentarzu. Możecie napisać hashtag nie dał rady. Wszystko łącznie oczywiście. Hashtag nie dał rady. To też wszystko łącznie, żeby hashtag się wyświetlał. Że przypnę serduszko, chociaż i tak w większości przypnę serduszki, ktoś napisze jakiś fajny komentarz. No już pierwsza belka. Cztery tony. No i ciśniemy sobie tylko. Tym ursusikiem fajnie się jeździ, także... Może wam coś niedługo z siewów nagram w realu. No właśnie się tak zastanawiam, może bym tak coś tam nagrał. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście coś, żebym nagrał, na przykład mnie się sieje. Siewy, czy coś w tym stylu. Ja mogę dla was nagrać, to dla mnie nie żaden problem. Wy sobie je obejrzycie może w wolnym czasie, albo jak nie będziecie mieli czego innego oglądać. Wszystko zależy od was. Możliwe, że w styczniu, lutym będzie więcej osób nas już wszystkich. Ponieważ będą live'y i może dojdzie sporo osób do nas. Że akurat będzie taka niespodzianka, że w lutym, 7 lutego dołączy sporo osób na mój kanał, ale to był fajny prezent od was. Byłoby ze 100 osób, 100 łapek na przykład pod filmem każdym, ale to by było fajne marzenie. Albo bardziej przyłożenie się po prostu. Nie mogę doczekać live'ów.
się będę to wszystko obczajał. Będzie śmieszne trochę na początku. Sobie coś wrzucimy. Może zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, na poletem. Ach, język mi się plączek, nie wiem co. Może zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem. To zachęca mnie do dalszej pracy, która się cały czas rozwija, coraz bardziej. Może będę robił jakieś konkursiki dla was. Wszystko zależy od was. Czy będziecie zostawiać łapki w górę i suby z dzwona. Także polecam gorąco. Agrol TV. Co mi się tu sieje? Tak wcześnie? Jeszcze kupa czasu. A już chyba będzie pole zrobione, jeszcze tam kilka przejazdów. Ten tutaj teraz wezmę. Ładna ta prasa w ogóle po aktualizacji, fajnie się zmieniło. A powiem wam coś śmiesznego ogólnie. Ja przez ten cały miesiąc, co nie nagrywałem, ja nie grałem w ogóle w farminga, zrobiłem sobie taką małą przerwę. A najlepsze jest to, że jak wczoraj wbiłem do FS-a, to nie wiedziałem co jak robić. Chciałam, bo grałam sobie w inną grę Wunda, taka gra Wundnet. Możecie sobie zobaczyć uretu. Też fajna gierka, pogrywam sobie w nią. To przyzwyczajony jestem, że włączam inną kamerę, a to się w farmingu C robi. Wiem, że mogę przestawić sobie, ale to pomęczę się trochę. O i jeszcze jeden paseczek króciutki. I chyba następne pole zrobię sobie poza odcinkiem, żeby was nie zanudzać. A teraz jeszcze pojedziemy sobie szybko po nowy nabytek. Się tu spróbuję doprasować. No, kilka jest. Dobra, więcej chyba nie będzie. Że jedziemy. Przydałby się koniecznie drugi ciągnik z turem, moim zdaniem, chociaż taka trzydziesteczka by się przydała bardziej. Parkujemy. A zamknijmy drzwi. No i jedziemy żukiem. A ten wejdę. Wiemy, żuk ma nowe opony, także powinien śmigać. On ma w miarę szybkie przyspieszenie. Większe przyspieszenie. Co to się stanęło? Ojojoj! Aż się wystraszyłem! Oj. Co to za jakieś gówno jest na drodze? Oj, lepiej nie brać żukiem w zakręty. Te opony są złe. Powolutku, ja się nie śpieszę. Taki dzisiaj trochę luźniejszy odcinek. No, czy wyhamuje? O, oczywiście, że wyhamuje. Ale on się strasznie kopie.
Patrzcie. Palę gumę nawet na betonie. Także no. Chyba gdzieś tam pod koniec jechał, z tego co pamiętam. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Jaki on na drift wchodzi, jak tym Jarek może jeździć? Wypożyczył mi żuka, żeby mu chociaż nie popsuć go. Oj, oj, oj. Ja tu chyba zaraz zrobię sobie drifty na polu. Oj, przyjechałem. Moja głowa, 200 IQ. Ale jak on driftuje, chyba zrobimy sobie jeden odcinek polegający na driftami tym. O, jak się przestraszyłem. Lekki zakręt, a to już wchodzi w drifta. O, już chciał wejść. Oj, oj, oj. Dobrze, że to z betonu, to się nic nie stanie. Dobra, hamulce ma. Nie no, ja nie wiem. Jarek, jak ty możesz jeździć? Nie rozumiem. No i żem przyjechał. No to super. Moja głowa dzisiaj. W sumie się nie dziwię, bo która już godzina jest, 22. Na 23 chyba już. Nie no, 21. Dobra, tu sobie postawimy. Tworzymy burtę i powiedział facet, żebym wziął tego Ursusa sobie z turem. I podczepił. Co myślicie o tym Ursusie? Fajny nawet. C3 za... O kurde. C3110, fajny nawet taki. Perkins. Nie no, Perkins to nie, 200, to lubię tego Ursusa już. Dobra, chyba już podjechałam, tak. Jakiś sprzęt kupiłem sobie, jakaś marka, nie wiem. No bardzo fajnie, mi się podoba ten Ursus. Napiszcie w komentarzu, nawet dam wam taką ankietę. Czy go kupimy sobie niedługo, może takiego, jak się uzbiera kasa. Zrobimy sobie miniaturkę. Dobra, jest. Dobra, jeszcze trochę. Teraz będzie trzeba powolutku. Będzie załadowany żuk. Dobra, jakoś to wziąłem. Nie no, bardzo fajny Ursus. Trochę już taki zużyty widać, ale czemu by go nie wziąć? Mi się tam podoba. Mówił mi facet, że on chyba za 20 tysięcy kosztuje, był używany. 20 czy tam 30. Nie no, ładny, mi się podoba. Ja bym go brał na moim miejscu. I na waszym. Także polecam, chyba, no nie wiem, zresztą zależy od was. Aż jaki sprzęt. Teraz, żeby tego nie wywalić, nie zgubić tego. Oj, oj. Tutaj powolutku, ja nie chcę już w drifty żadne wchodzić. Ale
na tego żółka nosi. No takiej przyczepności nie ma, że ja nie wiem. Nie dziwię się, czemu to zostało wycofane. Oj, oj, oj! Ale bym w drzewo wjechał. Oj, to by było po żółku? Po mnie? I po żółku, i po mnie. A trzeba w miarę tędy jechać. Chyba tutaj? Tu jest skręt, a ja znowu... Ale mnie to... Ja nie wiem. Szkoda gadać dzisiaj na mnie. Rogi wszystkie gubię. Ja nie wiem. Stuknijcie mnie w łeb. No, żartuję. Spokojnie, jak na wojnie. Dzisiaj będę trochę bardziej rozgadany. Ale co to jest? Jakieś gówno na drodze. Nie wiem, co się robią. Nie, ja tutaj drugi raz w zakręt nie zamierzam wchodzić. Powolutku, na spokojnie. Troszeczkę powiem wam, że się zdenerwuję, jak to nie będzie działało. Do słomy. Pisało wszystko po niemiecku, weź to rozczytaj. Dobra, bierzemy fenta. Ale chyba powinno działać. Teraz sobie jedziemy po jedną belkę, a resztę sobie chyba zbiorę poza odcinkiem. Dzisiaj tak chcę wam tylko zaprezentować to, jak ciała. Ja za ten sprzęt zapłaciłem 2000, także to nie jest dużo. Znaczy euro oczywiście. No bo kupiłem to z Niemiec. Przywieźli do sklepu i kazali odebrać sobie. Dowóz kosztował jakieś 1000 zł, także pomyślałam sobie, nie, o co to to nie. Cebula musi być. Kto dotrwał do tego momentu, to jest drugi hashtag. Hashtag cebula. Dobra, weźmiemy sobie jedno i uciekamy. Co go tak nosi? Wspomniałam, że do niego obciążnik trzeba. Dobra, ale to by ich takich 10 podniósł i by się nie wywalił. Co się dzieje? Ja nie wiem, to jest dzisiaj ta gra jakaś dziwna jest. Że gówno widać przez tego fenda. Zrobili fenda. Rabina od 7 boleści. Tutaj położymy sobie. Jeszcze to tak postawiłem. A! Szkoda gadać na mnie. Bierz tego Ursusa. Dam radę już chyba wziąć tego sprzęta. Oj, oj, oj. Myślę, że muszę znowu obciążnik jakiś wziąć. To wezmę sobie chyba pług. Lekko go tutaj obrócę.
wam tak, kulisy tej serii, wszystko się dzieje na spontanie. I to tak totalnie na spontanie, pomyślę sobie, a, robimy to. To taki let's play jest tak naprawdę. Muszę trochę pług przesunąć. Ale kurde, ciężki, no. Dałam radę. Dobra. No to teraz się ja tym wymanewruję. Chyba nie, małe podwórko jest strasznie. Jezus, szyba, no. Szczerze to się nie umiem posługiwać tym. Kierunek ładuj tutaj. Dobra, jedziemy zobaczyć, czy to działa. Czy opłacało mi się wydać te 8000 tak naprawdę z coś tam. 8000 z groszem. Dobra, otworzone. Będzie sypanie. Działa to? Działa, dobra, wreszcie. No wreszcie, udało się po tylu czasach i latach. Ile ten odcinek będzie trwał? Ojojoj, jak komuś się będzie chciało oglądać tyle. Także ja się będę żegnał z wami. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa.